Zapraszam do Księgi Dziejów Apostolskich. Jakoś nie mogę się z nią rozstać. Myślę, że mi wybaczycie. Tak pozostając w kręgu dziejów, tak co już od jakiegoś czasu gdzieś tam we mnie jest. Tytuł może mojego rozważania na dzisiaj, do którego was zapraszam, siostry, bracia, brzmi brak jednomyślności, czyli gdy inni zaczynają nas irytować. Nie wiem, czy zdarzyło ci się, żeby ktoś z tych, którzy z tobą razem idą za Chrystusem, kiedyś w jakiejś sytuacji cię zirytował. Zdarzyło się wam? Znaczy, na razie nie pytam, czy ty kiedyś kogoś zirytowałeś. Na razie chcę zapytać, czy ktoś ciebie kiedyś zirytował. Jeśli ktoś ciebie kiedyś zirytował, podnieś rękę. Ludzie, chyba wszyscy. Trafiłem w dobre miejsce. Każdy z was, każdy z nas ma chyba takie doświadczenie i chciałbym o tym chwileczkę dzisiaj porozmawiać, bo jak wygląda na to, że wszyscy mamy z tym jakiś problem. Brak jednomyślności. Jednomyślność jako jedna z pięknych cech Kościoła, gdy jesteśmy jednomyślni, gdy mamy jedno serce, gdy wszyscy odczuwamy to samo, stoi nieraz w opozycji do tego, gdy zaczynamy czuć się coraz bardziej poirytowani czyimś zachowaniem albo jakimiś uwagami. Przeczytajmy fragment pochodzący prosto z Dziejów z 15 rozdziału, 36 do 40 wiersza. 15 rozdział Dziejów. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby: wybierzmy się znów w drogę i odwiedźmy braci w tych miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Zobaczmy, jak się mają. Barnaba postanowił zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem. Paweł jednak uważał za słuszne nie zabierać ze sobą tego, który od nich odstąpił w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w ich pracy. Z tego powodu doszło między nimi do ostrej kłótni, także się rozdzielili. Barnaba wziął ze sobą Marka i odpłynął na Cypr. Paweł wybrał sobie do pomocy Sylasa i wyruszył w drogę. Dalej byśmy przeczytali: błogosławiony przez braci, ale to już tak domyślnie. Paweł wybrał sobie do pomocy Sylasa i wyruszył w drogę. Sylas to jest to samo imię, od którego pochodzi Sylwia. Więc tak jakoś z dobrymi myślami. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj także za słowo, które dla nas przygotowałeś. Wiem, że to słowo jest dla nas dzisiaj pokarmem, ale także pozwól nam, żeby było dla nas balsamem. Żeby było dla nas balsamem, żebyśmy rozumieli trochę więcej, żebyśmy zobaczyli trochę dalej, żebyśmy byli w stanie dostrzec to, co przekracza tylko granice naszego serca i naszych myśli. Prosimy Ciebie, Panie, abyś nam pobłogosławił, byśmy mogli zobaczyć więcej i głębiej. Panie, w imię Chrystusa Jezusa. Amen. To jest właśnie przywilejem słowa, nie? Że Słowo Boże widzi rzeczy dalej, głębiej, wyżej, a my dzięki Słowu możemy zobaczyć coś, co jest właśnie dalej, głębiej, wyżej. Ostatnio czytałem taki artykuł pewnego wierzącego człowieka, który skończył psychologię. Ukłon w stronę wszystkich, którzy skończyli psychologię tutaj. I powiedział tak: najbardziej mi się podoba w psychologii to, że odkrywa to, co już Biblia, o czym Biblia dawno pisała. O czym Biblia dawno pisała. O czym Biblia mówi. Mogę to odkrywać, kiedy studiuję. Te pewne zachowania, te pewne zasady, które obowiązują w różnych szkołach, mogę zobaczyć, że one w dużym stopniu czy często nakładają się na to, co jest mądrością Pisma Świętego. To jest właśnie ten przywilej. Kiedy sięgasz do tej starej księgi, kiedy czytasz te stare rzeczy, niektóre sprzed 2000, niektóre sprzed 3000 lat, nagle się okazuje, że nie jesteśmy głęboko w tyle, ale daleko do przodu. Że możemy sięgać dalej, głębiej i zobaczyć więcej. I myślę sobie, że z tej historii, która przed chwilką była tu przeczytana, też możemy coś o czymś się przekonać, do czegoś się przekonać, dać się pouczyć. Ja dzisiaj szczególnie chciałbym podziękować służbie, która usługuje nam streamingiem.
Wszystkim tym, którzy siedzą za kamerami, za atemem, za rzutnikiem, za konsolą nagłaśniającą, ponieważ to dzięki ich pracy może się zdarzyć to, co kiedyś było tylko takim snem. Mówię tu szczególnie do ludzi, którzy na przykład wyjeżdżali do pracy do Niemiec, pamiętacie? Takim marzeniem było, żeby się dowiedzieć, co było w kościele, co śpiewano, o czym mówiono, czym się dzielono. Wiecie, to jest niesamowite, że dzisiaj to nie jest tak, że komuś trzeba opowiedzieć. Ja zawsze musiałem po takiej nieobecności dzwonić do kogoś, zgadnijcie do kogoś. A tam się nigdy nie można było dodzwonić. Zawsze okazywało się, że to, wiecie, dzwonisz, nie możesz się dodzwonić, żeby zapytać, czy wszystko w porządku, czy Kościół stoi, czy wszystko dobrze, wiecie, bo to takie serce, że człowiek gdzieś jest, ale w niedzielę go nie ma, to zawsze myśli. Wiecie, teraz jak miałem okazję w ubiegłym roku być z Alicją w górach, to mogliśmy sobie w niedzielę usiąść i spokojnie obejrzeć całe nabożeństwo w tym samym czasie. To znaczy z sekundowym opóźnieniem pewnie, ale mniej więcej w tym samym czasie. Dzięki służbie wielu, wielu ludziom dzieje się dzisiaj coś takiego, że można po prostu być na bieżąco. Jestem bardzo, bardzo za to wdzięczny wszystkim tym, którzy usługują i tutaj każdego trzeba by oddzielnie wymienić dzisiaj przy konsoli, przy atemie Daria, przy rzutniku Paulina, Jacek jak zwykle na stanowisku za Berlingerem, Marcin widzę siedzi tutaj ślicznie, pilnuje kamery, żeby było widać. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że chyba wszyscy jesteśmy im wdzięczni. Bardzo dziękujemy wam. Chciałbym dzisiaj mówić o napięciach, ponieważ jak jest jakaś służba i jakaś praca wspólna, to jedną z cech wspólnej pracy są napięcia. Nie wiem, czy się zgadzacie. Znaczy, kiedy nie ma napięć, kiedy nie ma relacji. Jak nie ma relacji, jak mamy spotkania raz na rok, a jeszcze jakoś tak są to niezobowiązujące, to możemy mieć zawsze dobre relacje z ludźmi. Tak? W momencie, kiedy współpracujemy, zawsze mogą się robić pewne sytuacje, które mogą nabierać charakteru kryzysu, napięć, a one prowadzą do jakichś oskarżeń i przychodzą jakby same, wywołując w nas głębokie poczucie irytacji. A nieraz ta irytacja przejmuje postać, to zależy oczywiście od charakteru. W wyniku irytacji nieraz się przestajemy do siebie odzywać. Jest taki motyw, nie? Można długo, można bardzo długo się nie odzywać. Można naprawdę przez miesiące całe się nie odzywać i zostaliśmy poirytowani. Znam sytuację, w której ktoś nie odzywał się przez kilka lat po prostu, bo był poirytowany pewną sytuacją, która zaistniała. Ale można też po prostu zwyczajnie się ostro pokłócić w wyniku irytacji, tak? Więc to różnie bywa. Bohaterem tego dzisiejszego opowiadania, a właściwie bohaterami są trzej panowie. Paweł, który słynie z tego, że ma charakter, ale raczej charakterek, bo jest ostry facet. I pamiętam, Grażynka zawsze się tak zastanawiała nad tym, czy ten Paweł, aby nie był za bardzo radykałem, bo jest zbyt ostry w swoich sądach. Nieraz tak spotykacie, jak czytacie jego listy. Jest bardzo ostry w swoich sądach. On widzi rzeczy naprawdę tak, jak jakby to powiedzieć, na zasadzie biało-czarne. Tak? Wszystko jest biało-czarne. Albo ktoś jest dobry, albo ktoś jest zły, albo idzie za Chrystusem, albo idzie za diabłem. U niego zawsze te podziały są bardzo, bardzo ostre i to jest jeden bohater. Drugim bohaterem jest Barnaba. Jego imię syn pocieszenia, syn pociechy. Człowiek taki coś ma z Wojciecha, bo tam jest Wojciech, pociech, coś takiego, wiesz, Barnaba, syn pocieszenia. Człowiek, który pełnił zaszczytną rolę przywódcy, a jednocześnie potrafił być człowiekiem, który przygarniał do służby. To ja myślę sobie, że Barnaba pozostaje takim człowiekiem niedocenionym, bo dzieje nie poświęcają mu zbyt dużo uwagi, ale to Barnaba kiedyś wyciągnął ręce do Pawła i kiedy się wszyscy od Pawła odwracali i nie chcieli z nim rozmawiać, ponieważ był prześladowcą Kościoła i nie bardzo wierzono, że się zmienił, nie bardzo wierzono, że teraz ten prześladowca stał się nagle wielkim wyznawcą Chrystusa, obawiano się go dalej. Tak jest napisane, obawiano
dowiedziano się, że on dalej jest na usługach poprzedniej partii i że teraz w inny sposób, ale próbuje zrealizować tę misję rozdziału Kościoła, podziału Kościoła, to właśnie Barnaba wyciągnął do niego ręce, to Barnaba go przyprowadził, to Barnaba mu zaufał, to Barnaba z nim współpracował, wreszcie Barnaba zabrał go ze sobą na tę pierwszą misję. Jednym z tych ludzi, którzy na tej misji byli, to także ten trzeci bohater tego dzisiejszego opowiadania, kuzyn. Kuzyn o imieniu Jan, którego wszyscy znamy z powodu tego, że w naszej Biblii mamy Ewangelię, której on jest autorem. Autorem Ewangelii, drugiej Ewangelii w naszej Biblii jest Jan. My przyzwyczailiśmy się, że Jan jest autorem czwartej Ewangelii, ale Ewangelii drugiej też jest Jan. Ale dla odróżnienia nazywali go Markiem, aby się nie pomieszało, więc my używamy tego rzymskiego imienia Marek, pochodzącego zresztą od Marsa, ale tu już nie będziemy mówić dalej, bo to po co. Otóż on miał więc dwojga imion, Jan i Marek, i dlatego bardziej go znamy jako Marka. Marek, ale tak naprawdę on miał żydowskie imię Jan, czyli Bóg się ulitował. Ale posługiwano się, możliwe dlatego, że gdzieś tam rzymska rodzina gdzieś tam sobie była. Mamy więc Barnabę jako postać wyjątkową, nawet chyba z wyglądu był taki dobrze zbudowany i miał chyba coś takiego, co powodowało, że kiedy ludzie go widzieli, mówili, że podobny jest z wyglądu do Zeusa. Więc jak pamiętacie to z ubiegłego tygodnia rozważanie z 14 rozdziału dziejów, gdy doszło do uzdrowienia człowieka sparaliżowanego, który nigdy nie chodził, ludzie jak zobaczyli, co się stało, kiedy ten człowiek wystrzelił, zaczął chodzić, zaczął biegać, zdarzył się ewidentny cud, to nazwali Barnabę Zeusem. Musiał coś mieć z takiego wyglądu bardzo postawnego. Pewnie długa broda, nie wiem jak to powiedzieć, ale Zeus tak zawsze występuje. Barnaba potrafił gromadzić wokół siebie zespół ludzi, którzy pracują dla Chrystusa. Potrafił ich nie tylko gromadzić, ale potrafił im też jakby ułatwiać, bo jak widzieliśmy w tym choćby rozważaniu, które było tydzień temu, ale przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, to rozpoznaliśmy coś takiego, że Barnaba udziela inicjatywy innym. Nie jest tym, który, wiecie, idzie i on wszystkim kieruje, a reszta mu usługuje. Ale on daje możliwość usługiwania Pawłowi, on daje możliwość usługiwania innym, dlatego właśnie, że ma coś takiego, coś, co byśmy nazwali koncyliacyjnego w sobie, tak? Takiego coś irenicznego, czyli takiego no, pokojowego. Jest takim, bym powiedział, taką, wybaczcie za wyrażenie, taką oazą spokoju, kimś, kto ufa ludziom, kimś, kto troszczy się o to, żeby im było dobrze i zajmuje się nimi, a jakimiś tam ludźmi, których inni by się bali, on jest w stanie przygarnąć, on jest w stanie z nimi rozmawiać, on ma coś takiego w charakterze, co powoduje, że ludzie lgną do niego, chcą z nim rozmawiać, chcą z nim być, a on jest w stanie ich po prostu prowadzić. Tacy ludzie są koniecznie potrzebni w każdym kościele. Szczególnie tu we Fromborku potrzebowalibyśmy takiego, bo niestety ten, który jest tutaj pastorem, raczej bardziej przypomina, no, jest bardziej zadzierżysty. No szkoda. Ale bardzo potrzebujemy takich ludzi właśnie jak Barnaba. Cieszę się, że nie zaprzeczyliście, tak, że nie krzyczyliście nie. Miło, że tak, i kłamstwo nie wychodzi z ust waszych. Choć się spodziewałem, nie ukrywam, że trochę się spodziewałem, ale okej. Nie. No trochę. Nie, mam świadomość tego, że raczej bliżej mi do Pawła niż do Barnaby. Nie, dziękuję bardzo, Irek. Brat ma plusa. Jeszcze jeden i dziękuję bardzo. W sprawie. Ja myślę sobie tak, w tej historii mamy generalnie niejasność, to znaczy niejasność w momencie, kiedy widzimy, że no, jasne jest to, że się pokłócili, jasne jest tak, że doszli do
takiego momentu, kiedy nie byli w stanie dalej współpracować ze sobą. Aż do tego momentu, kiedy ich irytacja osiągnęła taki stan, w którym nie byli w stanie już dalej iść razem. To jest po prostu, to nie jest tylko taka kłótnia, że nie zgadzamy się, ale prześpimy sprawę, rano się pogodzimy, tylko coś takiego, no nie mogę się na ciebie, człowieku, patrzeć dalej. Już po prostu niech ci Pan Bóg błogosławi i niech się trzyma jak najdalej od nas. Pamiętacie błogosławieństwo dla cara, nie? Niech cię Bóg błogosławi i niech trzyma cię jak najdalej od nas. Nie wiemy dokładnie dlaczego. Widzimy tutaj tylko tak. Barnaba jest, wiemy, człowiekiem, który chce tego Jana Marka wprowadzić dalej, a Paweł stoi w głębokiej opozycji i chyba im bardziej Barnaba mówi mu o tym, że słuchaj, ale daj mu szansę, słuchaj, ale idźmy razem, tym bardziej Paweł się zacina w sobie. Ja tak to rozumiem, może nie nadużywam, bo tak wydaje się logiczne. Barnaba chce iść dalej z Janem Markiem, Paweł mówi, nie chce iść dalej z Janem Markiem, mówi wyraźnie, po prostu jak on pójdzie, ja nie pójdę. Jak go zabierzesz, ja nie idę. I wiecie, zaczyna się robić tak, że chłopaki się po prostu spieli bardzo ostro. Widać to w samym tekście, nie? O co poszła rzecz? No poszła generalnie rzecz o pewną sytuację, która miała miejsce w dziejach opisana w 13 rozdziale, w 13 wierszu. Ja nie wiem, czy to jest przypadek. 13:13. Taki wiersz, który mówi o pewnym pechu. Paweł i jego... Nie, to oczywiście był żart. Bardzo proszę to traktować jako dowcip, tak? Taki żart. Liczyłem na to, że w Fronborku takie żarty kończą się jakimś wybuchem śmiechu, ale teraz muszę powiedzieć, to był dowcip. Te 13:13 to był dowcip. Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, wiecie, gdzie jest Pafos, bo wszystko to pokazywałem ostatnio, ale dla tych, którzy niekoniecznie, odpłynąwszy z Pafos, popłynęli do Pamfilii. To jest Pamfilia. Bardzo ładny teren, taki jeszcze nizinny, potem się zaczynają wysokie góry, ale tu taki ładny, nizinny teren. Popłynęli do Perge w Pamfilii i tutaj Jan, odłączywszy się, odstąpiwszy od nich, wrócił do Jerozolimy. I właśnie tego, dlaczego on się odstąpił od nich i dlaczego od nich odłączył się, nie mamy pojęcia, znaczy bladego pojęcia. Możemy za to snuć nieskończone dywagacje. Wiecie, na tym polega właśnie to, że lubię historię. Dlaczego lubię historię? Bo tam można niekończące dywagacje snuć. Dlaczego się odłączył? Co mu tam przeszkadzało? I najgorsza odpowiedź, jaka może być w historii, to... No nie wiadomo. Ale wiecie, dla historyka to jest po prostu raj. Takie pytanie, dlaczego on się odłączył? I tutaj można snuć niekończące dyskusje. Ja natomiast zwróciłbym uwagę na inną rzecz. Ona się tu pojawia, ponieważ to słowo, że od nich odłączył się, jest użyte tylko raz w Nowym Testamencie, słowo apostanta, od którego pochodzi, zgadnijcie, jakie słowo. A, już widzimy, bo jest wyświetlone. Apostazja. Czyli to nie jest jakieś takie odłączył się, tak? Tylko byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, dokonał aktu apostazji. Oczywiście dzisiaj apostazja to już jest sytuacja, kiedy ktoś idąc za Chrystusem zrezygnował z tego i powiedział, że nie chce znać i proszę go wykreślić, nie jest chrześcijaninem i tak dalej. To nie jest ta apostazja, ale pomyślałem sobie, skoro Łukasz użył tego wyrażenia, to ja też na chwilkę zawieszę na nim oko, poproszę, żebyście się popatrzyli, ponieważ tu jest użyte słowo, które znaczy, że po prostu odłączył się, wyraźnie oddzielił się i nie chciał dalej z nimi iść. Dzisiaj to słowo ma inne znaczenie. Dzisiaj słowo apostazja, apostata, to są terminy, które robią ostatnio dużą furorę w naszych klimatach społecznych i wiemy, że oznaczają po prostu odrzucenie chrześcijaństwa. Jan Marek tego nie zrobił. Jan Marek nie odwrócił się od Chrystusa. Jan Marek szedł dalej za Chrystusem, ale odłączył się od pewnej grupy ludzi. Podkreślam to z jednego powodu, ponieważ wydaje się, że niesamowicie ważną rzeczą jest nasza perspektywa. To znaczy, my zawsze mamy taką perspektywę, która nas ogranicza. My, jak widzimy, że ktoś nie chce dalej z nami jakiegoś dzieła pełnić, to dla nas on generalnie nie wiadomo, czy jest wierzący. Nie wiadomo, czy on jest jeszcze wierzący.
Jeśli z nami nie chce iść, to prawdopodobnie w ogóle wyparł się Chrystusa, tak? I w tym sensie ta apostazja tutaj wcale nie jest zła. Ja bym oczywiście zwrócił waszą uwagę i na ten fakt, że Marek nie jest byle kim w znaczeniu jednym z wielu ludzi, których tutaj Nowy Testament zauważa. Jan Marek jest autorem nowego gatunku literackiego, ponieważ uważa się dzisiaj w naszej obecnym stanie wiedzy, jaki mamy, że Ewangelia Marka jest najstarszą Ewangelią. Jest najstarszą Ewangelią z całego tego kanonu. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Ewangelia nie jest czymś, co naśladuje jakiś dotychczasowo przyjęty wzór literacki, jakiś dotychczasowo istniejący gatunek literacki. Nie było, przed Ewangeliami nie mamy śladu istnienia takiego gatunku literackiego jak Ewangelia, w którym jest ten rodzaj opisu, który tutaj znajdujemy. Bardzo skomplikowanego, bo to jest i po części biografia, ale przede wszystkim kerygmat i opis dzieł i cudów i opis osoby. Jest to i historia, i teologia razem w jednym. To jest coś takiego. Nie było takiego gatunku. Wiecie, kto go wymyślił według badaczy? Właśnie Marek. Marek jest autorem, za którym poszli inni. Łukasz napisze, że przed nim już wielu podjęło się służby słowu i spisało. I my dzisiaj mówimy, że no być może, oczywiście w historii to zawsze będzie jednak ostatecznie być może, Marek jest autorem nowego gatunku literackiego i to jest bardzo ważne. I to jest jeden fakt, który tutaj jest chyba do podkreślenia. Drugi fakt to to, że relacje Marka i Pawła uległy po psuciu, ale nie tak do końca na zawsze. I to oczywiście nie trzeba tego specjalnie rozwijać, bo byśmy zwrócili uwagę na ostatni tekst należący do tradycji pawłowej. Tutaj drugi Tymoteusza, 4 rozdział. Paweł się skarży w tym rozdziale Tymoteuszowi, że Demas mnie opuścił. Demas po wielu latach, bardzo bliski współpracownik Pawła, zostawił Pawła i poszedł w świat. To jest bardzo ciekawe, bo ten Demas uchodził za osobę jedną z takich bliższych współpracowników. Pokazuje, że chrześcijaństwo też tego pierwszego pokolenia przeżywało takie dramaty, że ktoś po prostu służył, ktoś po prostu był, ktoś po prostu usługiwał, miał funkcję zbliżoną do współpracownika Pawła, a potem umiłował świat i odszedł. Dalej inni udali się, czytamy, do innych miejsc. Crescens poszedł do Galacji, Tytus do Dalmacji. To Paweł chyba trochę z wyrzutem mówi, choć nie sugeruje, że oni umiłowali świat. Tylko Łukasz jest ze mną. I mówi do Tymoteusza, siedząc w więzieniu, bo to jest list więzienny, mówi do Tymoteusza: Paweł, Marka zabierz i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny w posługiwaniu. Znaczy ten ślad pozwala zobaczyć, że oni już wcześniej nawiązali relacje. Czyli wyraźnie Paweł się skłócił z Markiem, o Marka. Wyraźnie Marek go po prostu irytował i wyraźnie stał się przyczyną rozłamu w tym teamie misyjnym, ale potem widzimy go jako współpracownika. Zresztą nie tylko w tym liście. W innym liście, w liście do Kolosan, czytamy, że w 4 rozdziale pozdrawia was Arystarch, dzielący się ze mną więzieniem na tę samą sprawę, i Marek, kuzyn Barnaby, trzeba to podkreślić, co do którego otrzymaliście polecenie, aby go przyjąć, gdy do was zawita. A więc widzimy tutaj w liście do Kolosan, że Marek jest w bliskiej komitywie, że Paweł go poleca, że go uznaje, że go szanuje, że nawet prosi, żeby usługiwać Markowi, ponieważ jest bardzo ważną postacią. I moglibyśmy tutaj dodać jeszcze taki tekst Filemona, bardzo ciekawy tekst, który mówi o tym pozdrowieniach, pozdrawia właśnie, wymieniając wśród swoich współpracowników Epafrasa, ale też Marka, Arystarcha, owego Demasa, o którym mówiliśmy, jako bliskiego współpracownika Łukasza. Marka jako taką bliską postać wspomina także Piotr. Piotr mówi w swoim liście na samym końcu pierwszego listu: pozdrawia was wybrana wspólnota w Babilonie, czyli dzisiaj mówimy, znaczy, że Kościół w Rzymie. I syn mój Marek. Ten syn mój jest zawsze traktowany przez egzegetów jako
nie dosłownie biologiczny syn, ale jako ktoś, kto taką jakby jest traktowany jak syn. Tradycja apostolska, ta z początku II wieku, powie, że Marek właściwie przedstawił nauczanie Jezusa na podstawie kerygmatu Piotrowego, że Marek tak naprawdę po prostu nie znał Chrystusa, nie chodził za Chrystusem, ale Ewangelię, którą napisał, napisał na podstawie Piotra. To właściwie jest Ewangelia Piotra ustami i językiem Marka spisana, tego Marka, którego normalnie nazywano Janem. Trochę to skomplikowane. Dziękuję bardzo. Czemu o tym wszystkim opowiadam? Jaki jest cel tego mojego tłumaczenia rzeczy, które są przecież i dość czytelne, i dość jasne, i dobrze chyba je znamy? Ja myślę, że chodzi o ten paroksyzm, który się tutaj pojawia w 39 wierszu. Chodzi o sytuację, w której między ludźmi, którzy ze sobą współpracują, nagle dochodzi do zwarcia. To zwarcie nie jest byle jakie. Zwróćcie uwagę. Jest tutaj użyte słowo, doszło między nimi do ostrej kłótni. Ta ostra kłótnia, znowu posłużę się greką, a wybaczcie najmocniej, ale dlatego, że oba te wyrazy i apostazja, ale i paroksyzm są pojęciami, które należą do języka polskiego, tak? Paroksyzm. Czym jest paroksyzm? Paroksyzm to bardzo silne uczucie, bardzo silna emocja. Może być oczywiście efektem bardzo negatywnych zjawisk, a więc właśnie przejawem złych uczuć, przejawem zła, przejawem gniewu. Takie paroksyzmy, w których po prostu to już nie jest tylko, że jestem wściekły, ale ta wściekłość nabiera charakteru po prostu takiego somatycznego wręcz. Zaczynają mną wstrząsać paroksyzmy w tym sensie, że ten gniew przechodzi już z poziomu tylko wewnętrznego wzburzenia na zewnętrzne wzburzenie. Notabene autor listu do Hebrajczyków użyje słowa paroksyzm na określenie, które jest trochę zaskakujące, bo powie, żebyśmy pozwolili, by pobudzać się nawzajem do miłości wzajemnej. I tam też jest użyte drugi raz w Nowym Testamencie to słowo, byśmy po prostu tak nawzajem siebie bardzo ostro zachęcali do miłości wzajemnej. Tutaj też jest to słowo. Ale generalnie paroksyzm nie ma nic pozytywnego w swoim brzmieniu. Zresztą dzisiaj też nie ma nic pozytywnego, kiedy mówimy, że ktoś ma jakieś paroksyzmy, doświadczył, to jest w medycynie stosowane jako objaw, jakby powiedzieć, no, ciężkiej choroby. Paroksyzmy muszą być zawsze, tak jest to pojmowane przynajmniej w naszym języku, jako coś negatywnego. I żeby to jeszcze bardziej zobrazować, chciałbym zwrócić uwagę na to, co Paweł napisał w słynnym i przepięknym hymnie śpiewanym na okoliczność wszystkich małżeństw, a więc hymnie o miłości. W tym hymnie o miłości w 13 rozdziale, kiedy się kończą te, choćby mówił językami ludzi i aniołów i przechodzi już do konkretów, mówi: miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość nie zazdrości, miłość się nie chełpi, miłość nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego i nie jest ostra, nie jest paroksystyczna, nie jest zagniewana. W naszym tłumaczeniu nie wybucha gniewem albo nie jest porywcza. Tak możemy to czytać, tak? I tu jest użyte drugi raz w Nowym Testamencie i chyba tylko w tych trzech miejscach jest użyte to, ten termin, a może przynajmniej w tych najbardziej reprezentatywnych. Tutaj Paweł w tym pięknym hymnie o miłości mówi o tym, że miłość nie jest ostra, miłość nie wybucha, nie wybucha gniewem, nie jest porywcza. To znaczy autor listu do Hebrajczyków mówi, żebyśmy się nawzajem jakby jak najostrzej zachęcali do miłowania, ale miłowania, które nie jest ostre, nie jest porywcze, nie jest miłowaniem, którym jest jakiś gniew. Nie ma w tym miłowaniu paroksyzmów. Dlaczego przywołuję ten tekst? On jest chyba dość ważny, bo wszyscy wiemy, że ten tekst hymnu o miłości pokazuje nam pewne oblicze miłości, które by się wydawało, że kto jak kto, ale apostoł je posiada.
No kto jak kto, ale apostoł to jest człowiek, który właśnie tak żyje. Cierpliwy, dobrotliwy, nie zazdrości, niechełpliwy, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie myśli nic złego. No to kto jak kto, ale apostoł to ma. A tymczasem chciałem to pokazać w kontekście tego, że Paweł jest człowiekiem, który dokładnie przeżywa coś takiego negatywnego. Jest ostry, jest nieprzychylny, bo mówiąc szczerze, skoro okazało się, że Marek jest jednak fenomenalny, skoro okazało się, że Barnaba miał rację, żeby dać mu szansę, żeby dać mu drugą szansę, tak? Skoro okazało się, że Marek napisał Ewangelię, był bliskim współpracownikiem Pawła, był bardzo bliskim współpracownikiem Piotra, to znaczy, że osąd Pawła okazał się błędny. Jego gniew okazał się po prostu takim czymś, no nie na miejscu, tak? Ale zrobił to dla zasady. Zrobił tak, ponieważ, wiecie, on dużo wycierpiał w czasie tej wyprawy do Pamfilii i dalej. Pamiętacie, to właśnie tam w czasie tej wyprawy do Pamfilii został ukamienowany. On ponosił trudy. On zbierał na siebie cały jakby niechęć ludzi. A ktoś po prostu ich zostawił, wrócił sobie do domku, usiadł sobie wygodnie w fotelu i się mądrzył. Może zaczął coś tam pisać. Może zaczął pisać Ewangelię. Paweł po prostu był człowiekiem czynu i taki człowiek, kiedy widzi kogoś, kto się wycofuje, rezygnuje, to go traktuje jak słabeusza i mówi, dla niego nie ma miejsca w tym zespole. I doszliśmy tutaj jakby do istoty rzeczy. Chciałem wam zwrócić uwagę, kochani, na to, że takie silne emocje nie były tylko udziałem świętego Pawła i nie tylko między Pawłem i Barnabą. Powiedzieliście na początku dzisiaj, że każdego z nas coś poirytowało, nie tylko w domu. Pytałem się o to, czy poirytował cię ktoś w kościele. Pamiętacie? Pytałem się, czy ktoś poirytował was w kościele. Czy rozmawialiście z kimś i ktoś was poirytował w kościele? I wszyscy powiedzieliście zgodnie, że tak. Chociaż miłość nie wybucha gniewem, nie irytuje się. Miłość nie jest porywcza. Miłość jest zdolna do takiej właśnie koncyliacji, takiego szukania pokoju, taka ireniczna. A jednak no, okazuje się, że niekoniecznie. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy Paweł wpadł w ostry gniew, to konsekwencje tego stały się zupełnie negatywne, bo zawsze jest źle, kiedy ludzie się skłócą, rozejdą, tak? Szczególnie jeśli to są słudzy Boży. Po której stronie mamy stanąć? Po której stronie stanął Łukasz w swojej historii? Wiecie, on to kończy takim zdaniem, które brzmi tak, że Pawła pobłogosławili bracia i wysłali w drogę. Tak jakby chcieli powiedzieć, a Barnabę jednak nie. Ale wiemy, jeszcze raz, że to Barnaba miał rację, kiedy uznał, że Marek jest wartościową osobą, który uznał, że nie należy postawić na nim krzyżyka, nie należy go skreślić, dlatego że się po prostu w pewnym momencie chłop przestraszył i wycofał. Że to Barnaba miał rację, mówiąc, że temu człowiekowi trzeba dać szansę. Trzeba mu pozwolić dalej być w służbie. To Barnaba, który ma taką cechę zdolną do pocieszania i do głębiej patrzenia w serce ludzi, miał rację, kiedy przyjął go do tego zespołu i wyruszył w nim w drogę. Ale Pawła pobłogosławili bracia. O Pawle dalej Łukasz pisze, bo to Łukasz związany będzie z tą misją Pawłową, nie Barnabową. A byłoby pewnie bardzo ciekawe, bo tradycja mówi, że Marek prowadził pracę w Aleksandrii, a my nic o niej nie wiemy, a była jednym z najważniejszych centrów. Tak nieraz bywa. Wspieramy się, siostry, bracia. Kościół, który nie ma tego problemu z irytacją, nie istnieje. Dlatego, że jeśli jesteśmy blisko siebie, zawsze będziemy doświadczać takich irytacji, takich napięć. Szczególnie jeśli będziemy współpracować. Mamy różne charaktery, charakterki.
nie jesteśmy prości w obsłudze, tak? Jesteśmy dość pokomplikowani. Różne rzeczy nas denerwują i różne rzeczy nie pozwalają nam funkcjonować razem. I taka jest prawda. Ale Pan Bóg potrafi pisać swoje proste rzeczy po wszystkich krzywych liniach naszego życia. On ma taką wyjątkową zdolność i za to go kocham, podziwiam i będę go kochał i podziwiał i jeszcze bardziej, kiedy mogę zobaczyć, że on z każdych trudnych sytuacji wyprowadza coś dobrego. Najtrudniejsze kwestie mogą prowadzić i prowadzą do tego, że teraz Paweł i Barnaba nie idą już razem, ale jeden pójdzie na Cypr, a drugi pójdzie do Europy. Przez tę złość Paweł miał pomysł. Pójdzie razem z Barnabą odwiedzić zbory, gdzie głosili słowo. Tak pamiętacie? Tak jest napisane. Pójdą zobaczyć, jak oni się tam mają. Ale nie poszedł tam. Tam poszedł Barnaba. Paweł musiał znaleźć inne miejsce. Te inne miejsce, które znalazł, to Europa, do której trafił. Ponieważ się spieli. My niestety mamy taką... Ja mówię o sobie, nie o was. Mówię my, przepraszam. Ja mam taki sposób patrzenia na rzeczy, na rzecz bardzo często, że rzeczywiście bardzo łatwo przychodzi mi na myśl, że po prostu idziemy razem. Jak ktoś zaczyna jakoś w inną stronę iść, zaczyna mnie to trochę drażnić. A może i wy macie coś takiego, że po prostu, wiecie, uczniowie Jezusa wyrazili to tak. Przyszli do Niego kiedyś i powiedzieli: Panie, spotkaliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, a też uzdrawia, a też czyni cuda. Powiedz mu, żeby tego nie robił więcej. I pamiętacie, co Jezus powiedział? Powiedział: nie zabraniajcie mu, niech idzie, niech głosi, bo kto jest z wami, kto nie jest przeciwko wam, kto nie jest przeciwko mnie, jest naszym współpracownikiem. Jesteśmy ludźmi, którzy bardzo szybko oceniamy. Jeśli nie idziesz ze mną, nie myślisz tak jak ja, nie robisz tego, co ja, to znaczy, że stoisz w opozycji. Ja przepraszam za to odwołanie, ale tu młodzież sobie ze mnie trochę żartuje, że jestem czytelnikiem Facebooka, ponieważ często w moich kazaniach muszą się pojawiać chyba takie informacje. Znowu się pojawi, także Emilko, będziesz miała o czym mówić. Rzeczywiście, jak sobie czytam komentarze wielu ludzi, którzy chodzą za Chrystusem, chrześcijaństwo jest często tak podzielone. No i ostatnio śledzę taką dyskusję, która się toczy między arministami a kalwinistami dotyczącymi właśnie tego, czy można utracić zbawienie, czy nie można utracić zbawienia, wręcz, że jedni odbierają prawo zbawienia drugim. Jedni mówią, że ci, co tak wierzą, to nie będą zbawieni, a ci, co tak wierzą, nie będą zbawieni. Ja myślę sobie, idą sobie dwaj panowie, jeden ma na imię Wesley, John Wesley, a drugi George Whitfield. Wesley jest arminianistą, Whitfield jest kalwinistą. I chodzą razem w zespole, głoszą Chrystusa, choć się ze sobą fundamentalnie nie zgadzają w kwestii predestynacji. Jeden jest zwolennikiem tezy, że Chrystus umarł za wszystkich. Drugi jest zwolennikiem tezy, że Chrystus umarł tylko za wybranych. Ale razem są w jednym zespole, aby głosić Ewangelię wszystkim ludziom, którzy tego potrzebują. To się w Polsce mówi, można się pięknie różnić. Kościół nie potrafi się pięknie różnić. Musimy iść od razu na noże, musimy od razu widzieć rzeczy jaskrawo, musimy tak w duchu świętego Pawła widzieć sprawy biało-czarne. Albo jesteś ze mną, wtedy jesteś z Bogiem, albo jesteś przeciwko mnie, wtedy jesteś z diabłem. Wybieraj. Albo robisz Ewangelię tak jak ja i myślisz tak jak ja i wtedy wszystko jest dobrze, albo nie tak jak ja i wtedy twoje zbawienie jest poddane znakowi zapytania. Wtedy nie wiadomo, czy w ogóle masz. Chciałbym taką konkluzją kończyć to rozważanie. Siostry, bracia, mamy taki kłopot. Mamy taki kłopot, że tylko ten sposób myślenia, który my reprezentujemy, jest jedyny słuszny. Jeśli masz inny, to niestety może to być pewien problem.
Czy możemy się zgodzić na to, że Pan Bóg pewnych ludzi używa do rzeczy, do których nas nie używa? Pewnych ludzi pośle tam, dokąd nas nie pośle. Pewnymi ludźmi będzie mógł się posłużyć wśród takich ludzi, do których my w życiu nie pójdziemy. Natomiast my pójdziemy do takich, do których oni nie pójdą. Czy możemy się zgodzić na to? I nie musimy się zaraz kłócić o to, który ma rację i kto jest bliżej Pana Jezusa. Ja myślę, że powiem to, co wy myślicie. Oburzają nas te wszystkie podziały w chrześcijaństwie, w którym wszystko jest właśnie na zasadzie takiej, że jeśli nie myślisz tak jak ja, to znaczy nie wiadomo, czy w ogóle jesteś zbawiony. Oburzają nas. Mamy bardzo różne poglądy, irytują nas bardzo różne sytuacje, ale nie pozwólmy, by to zniszczyło nasze relacje, byśmy musieli ze sobą zerwać związki i już nie budować. Nauczmy się tego też od Pawła, który potrafił, jak człowiek znalazł się w pewnej irytującej sytuacji, rozstać się twardo, ostro, ale potem opamiętać, bo to nie Marek się zmienił, to Paweł się zmienił. Miłość, którą przyjął Chrystusa, którego miał w sercu, zaczęła go uczyć, że człowiekowi trzeba dać drugą szansę, trzecią szansę i kolejne szanse. Na tym polega to, co mówi Jezus Chrystus. Żeby przebaczyć po raz kolejny, ale też dać szansę po raz kolejny i po raz kolejny. I ja myślę sobie, że to jest właśnie fenomenalne. Nauczyć się funkcjonować we wspólnocie, także szerokiej wspólnocie, nie tylko zborowej, takiej, w której znajdziemy miejsce dla tych, którzy myślą odmiennie. Ja nie rozumiem tego, ale nie chciałbym stanąć na stanowisku, żeby tych ludzi potępiać i żeby ich wyrzucać. Bo Bóg działa przez nas. Także wśród nas, nie tylko wtedy, gdy wszystko się pięknie dzieje, nie tylko wtedy, gdy podejmujemy same mądre decyzje, nie tylko wtedy, kiedy tylko to, co właściwe robimy, ale Bóg posługuje się nami również wtedy, gdy wchodzimy w jakiś spór, w jakąś kłótnię i On wtedy też potrafi coś pozytywnego zrobić. I ten tekst jest o tym. Wiesz, że Bóg potrafi wtedy też coś osiągnąć. Gdy się skłócili, dalej pisał. Dalej używał i jednego, i drugiego, tak? I jednego, i drugiego. Takie sytuacje, kiedy jestem słaby, mówi święty Paweł w pewnym momencie, wtedy jestem jaki? Wtedy jestem mocny. Pomyśl sobie przez chwilkę. Bóg objawia się w słabości, nie w twojej mocy. Nie wtedy, gdy jesteś, wiesz, hiper... ultra wyjątkowo napełniony Duchem Świętym i wtedy Pan Bóg cię używa. Pan Bóg używa cię wtedy, gdy popadasz w słabość. Lubię imiona. Imiona mają swoje znaczenia. Paweł znaczy mały. Wychodzi nieraz z niego jakaś małość. Nagle się okazuje, że w czymś nie jest podobny do Chrystusa, ale dalej jest sługą Chrystusa. Nawet jeśli nie idzie tak, jak trzeba. Bo Bóg potrafi panować nad naszymi różnicami, nad naszymi wadami, wykorzystywać nasze słabości, naszą niemoc, nasze temperamenta. Bóg potrafi tego użyć i nie chce, żebyśmy my oceniali innych właśnie w ten sposób. Bo Bóg potrafi wykorzystać także moje i twoje wady, by Jego imię było uwielbione. Nie chcę powiedzieć w ten sposób, że nie musisz się zmieniać. Paweł musiał się zmieniać. Ale chcę powiedzieć, że nawet wtedy, gdy dzieją się takie rzeczy, ciągle Pan Bóg nie zamyka swojego działania, otwiera na nowe możliwości i Paweł jest zasklepiony w swoim gniewie, jest ostry, jest radykalny, jest przekonany, a jednak Pan Bóg go dalej używa. Pośle go do Europy. Zabronił mu pójść do Azji. Pamiętacie to wtedy? Zabronił mu pójść do Azji. Wyśle go do Europy. Rozpocznie zupełnie nową misję. Wtedy, gdy był zapieczony, kiedy był przekonany, że on miał rację, że dobrze zrobił, że tego Marka nie posłał i że ten Barnaba jest po prostu nic nie warty. Poprzez te niezgody, poprzez te paroksyzmy gniewu Bóg wykorzystuje, działa, wciągle działa.
działa. Nawet jeśli nie idzie wszystko nam, jakbyśmy chcieli powiedzieć po Bożemu, nie idzie wszystko dobrze, chociaż są spięcia, chociaż nie zawsze jest zgoda, chociaż nie zawsze potrafimy właściwie rozmawiać, chociaż spieramy się, chociaż nieraz się kłócimy, chociaż się nie zgadzamy, chociaż pojawia się złość, a może nawet niechęć w różnych proporcjach, to wciąż Pan Bóg działa. Gdyby działał tylko wtedy, gdy wszystko jest w nas dobrze, to nie wiem, czy byśmy w ogóle gdziekolwiek jeszcze go mogli spotkać. Jeszcze raz. Gdyby Bóg działał tylko wtedy, gdy wszystko w nas jest poukładane i właściwe, to nie wiem, czy w ogóle by kiedykolwiek mógł działać. Działa właśnie dlatego. Pozwólmy na to. Nie osądzajmy. Nie wyrzucajmy innych tylko dlatego, że myślą inaczej. Ten radykał, którym jest Paweł, musi się w nas też zmienić. Nienawidzę konfliktów. Nienawidzę tego, gdy dzieją się rzeczy, które się nie powinny wydarzyć. Ale chciałbym się nauczyć i z wami chciałbym tego się uczyć, siostry, bracia, żebyśmy potrafili iść dalej, nawet wtedy, gdy nas coś irytuje, bez zapieczenia, bez przekonania, że jest tylko po naszej stronie racja, pozwolić na to, zgodzić się łaskawie na to, że Bóg może użyć także i innych, także i takich, którzy z nami nie chodzą, którzy się odwracają, idą gdzie indziej, którzy dokonują według nas apostazji, którzy w ogóle, nie wiem, zapominają o Chrystusie, a się okazuje, że może są bardziej użyteczni niż my. Może ten Marek napisał najważniejsze dzieło w życiu, a nie wiem, może tak ważne jak to, co napisał Paweł w swoich listach. Bóg potrafi pisać prostymi liniami po wszystkich krzywych naszych relacjach i Jemu niech będzie za to chwała. Amen.